Podzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska, a to jest podcast Podzwonku. Tytuł piątego odcinka to. Tak mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce. I to nie jest próba mikrofonu, to jest tytuł naszego odcinka. W końcu motywacja to temat, który często powraca w życiu szkoły. Dotyczy zarówno uczniów i uczennic, jak i nauczycieli i nauczycielek. Więc jak to jest z tą motywacją? Poszukać jej w sobie, czy na zewnątrz, a może u dyrekcji? I co zrobić, żeby mimo jesienno-zimowej, przygnębiającej aury, chciało nam się chcieć? Naszą gościnią jest Joanna Szeluga, psycholożka i trenerka. Od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem kompetencji psychospołecznych. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, gdzie organizuje i prowadzi warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek. Uczy psychologii w Liceum. Asiu, witam Cię bardzo serdecznie. W bardzo wyjątkowych okolicznościach, dlatego że po raz pierwszy rozmowa w podcaście Podzwonku. Nagrywana jest twarzą w twarz. Patrzymy sobie w oczy. Patrzymy sobie w oczy, co jest bardzo wyjątkową sytuacją, bo poprzedni czterej rozmówcy, rozmówczynie, łączyli się ze mną online i kamera była wyłączona. I moja rozmowa dotyczyła tylko i wyłącznie tego, co wysłyszałam. Nie mogłam zobaczyć żadnych emocji na twarzy, więc dzisiaj jest bardzo wyjątkowo. Mam nadzieję, że osoby, które nas dzisiaj słuchają, poczują w naszej rozmowie tą wyjątkowość, że jesteśmy razem fizycznie bardzo blisko siebie studio, jak to studio nagrań, jest po prostu małe. Mikrofon w mikrofon. Mikrofon w mikrofon. <noise> Tytuł dzisiejszego piątego odcinka podcastu Pod dzwonku nawiązuje bezpośrednio do tego właśnie refrenu piosenki zespołu Micromusic. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Strasznie mi się nie chce. Listopad, ciemno, zimno, końca nie widać. Nie chce mi się. Nie chce się również moim dzieciom, widzę, że też nie chce się nauczycielom i nauczycielką, z którymi współpracuję. Jak to jest z tym, nie chce mi się w listopadzie? Teraz, jak o tym powiedziałaś, to miałam taką refleksję, że człowiek jest elementem natury. I jak sobie popatrzymy na świat i na to, co się dzieje w listopadzie, w grudniu, w lutym ze światem, to jest raczej świat ku spaniu, ku otuleniu, ku miękkim ciepłym światłom a nie ku energii, rozkwitowi, przenoszeniu owoców, nie? I jak myślę sobie o nas jako ludziach, jako elementach, ważnych elementach natury, to być może to jest po prostu bardzo naturalne, że w listopadzie nam się nie chce i że to jest trudniej w sobie wykrzesać taką energię i że temu też sprzyja to, co się właśnie dzieje wokół, że jest jesień, że się zapadamy, że jest ciemniej, że jest zimniej i że my jesteśmy w takim zwolnionym tempie. Więc, jakoś bym szukała takiej inspiracji w naturze. To jest zupełnie normalne. Chociaż sobie też myślę o tym, że jesteśmy człowiekami, ludźmi jesteśmy, i jako ludzie mamy takie momenty, kiedy żyjemy na pełnych obrotach, jesteśmy w, takiej, w takim poczuciu produktywności, efektywności, sprawczości. I niepokojące byłoby dla mnie to, gdybyśmy nigdy nie wchodzili na drugą stronę. Czyli na te momenty nie chce mi się. W ogóle bardzo lubię tą piosenkę, tak mi się nie chce, bo w niej jest, że kiedyś zechce. I właśnie to jest o czymś takim dla mnie, że może mi się i nie chcieć, i może mi się zechcieć. To tym pytaniem przekieruje nas do szkoły. W szkole jest trochę tak, że mi się musi chcieć. Jestem nauczycielką, nauczycielem, uczniem, uczennicą i trochę system nakazuje mi, projektuje, modeluje, nawet nie wiem, jakiego to słowo użyć, do tego, żeby mi się. Zawsze chciało, to znaczy zawsze w obrębie roku szkolnego, czyli od 1 września do mniej więcej końca czerwca. Tak, tak stworzyliśmy ten system i myślę, że to jest i tworzymy ciągle, że to jest o takim trochę wzięciu odpowiedzialność za to. Ostatnio miałam rozmowę na lekcji z licealistami i rozmawialiśmy o tym, że czas nastolatkowy nie jest na przykład dobrym czasem na to, żeby wiedzieć czego ja chcę w życiu. A właśnie w tym czasie jest bardzo duży nacisk na to, żeby oni w wieku 14-15 lat wiedzieli już, jakie przedmioty chcą zdawać na maturze, bo tak naprawdę potrzebują wiedzieć, na jakie studia chcą iść i jakie przedmioty im się na te studia przydadzą, bo ten konkretny uniwersytet wymaga tego. A wiek 15-14 lat jest odpowiedzią w ogóle na inne pytania tak rozwojowo. I myślę sobie, że to, co my robimy, jako system, bo ja też myślę, że nie oddawałabym tej odpowiedzialności czemuś zewnętrznemu, skoro to ja jestem w klasie z moimi uczniami, tylko próbowałabym szukać tego, jak te pola można połączyć i jak to można zrobić w taki bardzo humanitarny, humanistyczny sposób, żeby rzeczywiście rozmawiać z dzieciakami o tym, co trzeba, co ważne, co może być dla nich przydatne. Ale też słyszeć to, że oni akurat teraz nie mają do tego głowy. I że bardziej moją głową dorosłego jest pomyśleć o tym, kiedy o czymś mogę z nimi rozmawiać, niż to, że oni muszą w listopadzie odpowiedzieć mi na jakieś pytanie. Bo co? Jak nie odpowiedzą na te pytanie w listopadzie? I zobacz, szkoła jest tak skonstruowana, że listopad, grudzień to są najintensywniejsze okresy pracy. Gromadzimy wtedy najwięcej materiału do tak zwanego Zaliczenia semestru, jest najwięcej sprawdzianów, jest najwięcej odpytywań. Twórczy szkoła tym, że teraz się właśnie dzieje najważniejsza istota szkoły. I ja nie wiem, tak czasami sobie siedzę z boku w tej szkole i patrzę i nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W takim sensie, że szukam sama na to, na to pytanie odpowiedzi. I to trochę też nam dorosłym zabiera taką perspektywę, bo trochę wstawiamy siebie przez to w takiej funkcji, że my wszystko zrobimy tak jak trzeba, że. Nie mamy w sobie tego kawałka, który na przykład może nie chcieć, tak samo jak dzieciom się nie chce. I to jest trochę takie niebezpieczne, bo uczymy się nie bycia człowiekiem. A co z taką nauczycielką, takim nauczycielem, który otwarcie powie w klasie, że mu się nie chce, że ma gorszy dzień, że dziś to nie jest ten moment, kiedy będziemy intensywnie omawiać lekturę albo będziemy roztrząsać trudne zagadnienie z fizyki. Dziś jest po prostu ten dzień, kiedy chcemy się trochę zwinąć, a nie rozwinąć. Ja osobiście mam w swojej historii, nie, niedługo uczę, ale mam w swojej historii taki dzień, kiedy po pierwsze moja lekcja wydarzyła się spontanicznie w takim sensie, że dowiedziałam się, że mam ją mieć w dniu, kiedy ona się miała odbyć. I też to był taki moment w moim samopoczuciu nie, nie najlepszy, i o tym powiedziałam na początku lekcji, też mówiąc o tym młodym osobom i mam takie poczucie, że to była jedna z lepszych lekcji, bo byliśmy na siebie uważni. Ja z nimi nie walczyłam, oni za mną nie walczyli. Nikt, jakby nie było czegoś, co w momencie, kiedy odgrywam jakąś rolę nauczycielki, bo zdarza mi się, bo chcę wypaść, bo chcę zrobić coś bardzo dobrze, że jakby wchodzę nie z pozycji Asi Asi, tylko Asi nauczycielki, tak jakby to była zupełnie inna osoba i ja wtedy widzę, jak to nie działa. Jak bardzo działa autentyczność, jak bardzo działa prawda, jak bardzo też działa prawda o mnie i prawda ich, którą ja przyjmuję. Że nie walczę z tym, że im się nie chce, albo że są przestraszeni trzema sprawdzianami, tylko zatrzymuję się przy tym i mówię, to jest duże, mieć trzy sprawdziany jednego dnia. I staram się też nie mówić im wtedy do środy. Albo zmobilizuj się, tylko na przykład rozmawiam o tym, jak. Zadbać o siebie w tym, że mamy te trzy sprawdziany. Mówisz o tym, że jesteś wspierająca dla swoich uczniów, a czy to opuszczenie gardy, to przyznanie się przez nauczycielkę, że dziś jest ten gorszy dzień, jest w ogóle czymś, co posłuży, czymś, co w ogóle jest możliwe w warunkach klasy? Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że wiele nauczycielek, nauczycieli, którzy nas słuchają, mogą mieć takie poczucie No jeżeli to jest wreszcie mojej słabości a ja przecież ja powinnam zawsze dawać radę. Że taka jest moja rola, jestem w tej roli powiedziałaś, odgrywam tę rolę nauczycielki. To jest mój zawód, moja profesja. Myślę sobie o, tym, o takich dwóch aspektach. Pierwsze to, na ile rzeczywiście bycie nauczycielem, nauczycielką jest o odgrywaniu roli, a ile jest o tym, że ja jako konkretny człowiek dzielę się ze, z młodymi ludźmi jakimś kawałkiem swojej wiedzy, fajnie jak pasji, pokazuję im świat od tej mojej strony, mojej profesji, zachęcając, pokazując, interesując jakimś kawałkiem rzeczywistości, tłumacząc, jak ten świat jest złożony. To jest jakby jedna rzecz o tym, tak naprawdę to jest taka dyskusja o tym, co działa w edukacji. Czy działa to, że my odgrywamy właśnie jakiś rodzaj nad ludzi, którzy zawsze dają radę, zawsze są przygotowani, zawsze wiedzą świetnie? Tylko zobaczmy w perspektywie czasowej, co się dzieje z takimi naszymi oczekiwaniami wobec siebie. Ja przede wszystkim myślę o tym, że to jest szkodliwe dla dzieci, że jeśli my nie pokażemy młodemu pokoleniu, które jest bardzo kruche. Bardzo delikatne i wrażliwe. Tego, że może być tak, że po prostu ma gorszy dzień, że się gorzej czuje. Nie uwzględnimy tego w naszym rozkładzie dnia, czy miesiąca, czy okresu jakiegoś w szkole. Z takim zachowaniem, zaufanie, że to nie jest o byle jakości, tylko to jest o rzeczywiście gorszym samopoczuciu. I nie jest to ucieczkowe, tylko to jest o odpoczynku. I myślę, że tutaj taka nasza duża uważność na to, żeby to rozpoznawać. czy ja rezygnuję z robienia czegoś i mówię o tym, że mi się nie chce, bo uciekam, czy po prostu potrzebuję odpocząć. I to jest dla mnie wyraz takiej dużej samoświadomości, jeśli ja rozpoznaję w sobie to, że ja potrzebuję odpocząć i to jest dla mnie też taki bardzo duży wentyl bezpieczeństwa i zaufania do takich nauczycieli i nauczycielek, bo ja wiem, że oni są w kontakcie ze sobą, a jak są w kontakcie ze sobą, to są w kontakcie z dziećmi, bo się nie da tego inaczej pokładać. Jeśli jestem w zbroi i stoję na tak zwanej straży, dowoży coś, czego w środku mnie nie ma, to to nie będzie się działo w tej relacji z dzieciakami? Bardzo dużo w szkole mówimy o motywacji, bo to nie chce mi się to pod tym ukrywamy jak mm. najbardziej pojęcie motywacji. Mówimy, że uczniowie są niezmotywowani, szukamy motywacji. Dla mnie teraz ta perspektywa takiego przyzwolenia, że może mi się nie chcieć, że uczniowi też może się nie chcieć. A co w takiej sytuacji, kiedy. To nie chce mi się jest jakimś takim stanem permanentnym, że to się po prostu przeciąga. Że ja ciągle mam problem, żeby wstać z łóżka, nawet jeżeli zmieniła się nawet pogoda za oknem, to już nie jest ten ciemny, zimny i deszczowy listopad. No tutaj dotykamy być może, to, to nie jest myślę, takie w kontekście diagnostycznym dobre miejsce, żebyśmy mówili, co to jest. Ale myślę sobie o tym, że taka sytuacja, kiedy to trwa dłuższy czas, i to jest o braku siły. Czyli o takim doświadczeniu, że ja nie mam w sobie energii, że ja zostaję w tym łóżku, bo po prostu nie widzę celu, sensu, radości, potrzeba aktywności się nie zadziewa w tym moim życiu, to być może taki stan jest ważny, żeby go jakoś skonsultować czy z psychologiem w szkole, czy z lekarzem rodzinnym albo lekarzem psychiatrą, żeby jak najszybciej włączyć takie programy, które będą nam pomagały odbudowywać energię. Myślę sobie, że ważne, żebyśmy też pamiętali o tym, że my, jako ludzie, mamy ograniczone zasoby energetyczne. I że mówi się o takich trzech trybach regulowania naszej emocjonalności, a przez to siły i, i tej energii do działania. Jeden tryb to jest taki tryb, który uruchamia się w sytuacjach zagrożenia, gdzie my potrzebujemy zmobilizować energię do tego, żeby sprostać różnym wyzwaniom. I ten tryb, tak biologicznie, bazuje na wydzielaniu kortyzolu i adrenaliny, hormonów stresu tak naprawdę. I zobaczcie, że w momencie, kiedy jesteśmy w tym trybie, to my wydatkujemy energię. Drugi taki tryb, który się w nas uruchamia, to jest tryb dopaminowy, czyli dopamina tam w nim rządzi, tryb dążenia, w którym realizujemy różne cele i zadania. Biegniemy do przodu, marzymy, planujemy, osiągamy też tryb wydatkowania energii. I teraz jeśli my większość naszego dnia i życia funkcjonujemy w tych dwóch trybach, to tak naprawdę zużywamy swoją energię. Potrzebujemy sobie znaleźć taki rodzaj i uruchomić sobie taki rodzaj trybu działania, który będzie nas karmił i koił. Jest taki tryb, który się nazywa trybem kojącym właśnie, afiliacyjnym fachowo w, w literaturze, który bazuje na oksytocynie. I to jest jedyny tryb w którym, jeżeli jesteśmy i funkcjonujemy, to jest tryb, który zasila nasze baterie i ładuje nas na to, żebyśmy mieli czas na listopad, kiedy jest właśnie ponuro i szaro, żeby z tego czerpać siłę i energię do realizacji różnych zadań. To jak Cię wprowadzić w ten tryb albo jak być w tym trybie? To jest wszystko to, co pewnie kochamy robić, i też bardzo często łatwo i prosto dostępne. To jest spacer, to jest bycie z bliskimi, to jest. Dobry i czuły kontakt samego ze sobą, umiejętność patrzenia na siebie w taki życzliwy sposób. Tutaj myślę, że największe znaczenie to ma ta witamina N, o której tak często mówimy właśnie w taki żartobliwy sposób, czyli kontakt z lasem, z łąką, po prostu z naturą, kiedy my możemy zatrzymać się, pobyć, powąchać, pooglądać, czyli uruchomić swoje zmysły do tego, żeby być jak najbardziej w kontakcie w świecie, a nie w wymyślaniu różnych strategii które albo są na przyszłość, albo są na przeszłość, ale nie są na tu i teraz. To brzmi też jak, jak jakaś taka systemowa praca, że to nie jest coś, co możemy podładować tą baterię przez jedno popołudnie, bo przecież zużywamy tą energię idąc do szkoły na, na wiele godzin. Też mówiłaś o tym, że jest przełom roku i zbliża się powoli koniec pierwszego semestru i wtedy tej pracy w szkole jest bardzo dużo, bo dla uczniów i uczennic to są sprawdziane i klasówki. A dla nauczycieli, to jest sprawdzenie tego wszystkiego. Też w najbliższym czasie przed nauczycielami i nauczycielkami stoi ten ważny moment w roku szkolnym, czyli ustalenie oceny, która też jest energochłonna dla nauczyciela, bo to nie tylko po stronie ucznia się zadziewa. Przede wszystkim myślę, że to jest ten kawałek świata, którego my nie widzimy, że myślimy, że to jest, że są dociążone dzieciaki, tak? Tą ilością wiedzy, rzeczy, które muszą zrobić, ale po drugiej stronie jest nauczyciel, który potem z tym. Siada, sprawdza, wymyśla też różne sposoby na to, żeby do różnych dzieci dotrzeć z tymi rozwiązaniami i sprawić, żeby jakoś dostosować te, te wymagania, przełożyć, zrobić je możliwymi dla, dla, dla młodych osób, które mają naprawdę też dużo tej, tej wiedzy w krótkim czasie do zaliczenia, więc ja myślę sobie o tym, że tak jak powiedziałaś o tym, że to jest taki, taki program działający non stop. I myślę sobie, że to, czego nam brakuje, myślę jako. Dorosłym osobom pracującym w szkołach, to takiego samo dbania o siebie, takiego w ogóle zauważania swoich zasobów, tego, kiedy się męczymy, co lubimy robić, żeby nas odbudowywać. Jak pracuję z nauczycielami na warsztatach takich antystresowych czy na treningach uważności, to non-stop słyszę, że ja o siebie nie umiem zadbać, że ja jestem w takim trybie działania dążenia, zagrożenia, radzenia sobie, rozmawiania, wymyślania różnych rozwiązań na trudne sytuacje, że zapominam w ogóle o sobie w tym. Ja się bardzo zastanawiam, jak w człowieku wdrożyć taki punkt, przycisk, który reagowałby, albo nie wiem, kolorował nam oczy na jakiś kolor, tak jak widzimy w telefonie, jak słabnie bateria, to on tam na różne kanały nam krzyczy, nie? Już masz tylko 20%, już masz tylko 10%, żeby to było takie dla nas łatwiejsze do uchwycenia. Jedyne narzędzie, które mamy, to jest samoświadomość i zwracanie na siebie uwagi. tyle możemy zrobić, żeby codziennie zastanowić się, jak pomimo tego, że mam dążenie, mam zagrożenia i różne stresy w życiu, też pobyć przez moment w tym trybie kojenia, z taką uważnością, świadomością tego czasu. To ja zadam to pytanie, które gdzieś kołacze we mnie od samego początku. W takim razie kto tworzy w szkole warunki do motywacji dla nauczycieli, bo Asiu, rozmawiałyśmy na webinarium już jakiś czas temu o motywacji uczniów i uczennic i tam koncentrowałyśmy się właśnie na tych warunkach. To w takim razie, kto tworzy w szkole warunki dla wysokiej motywacji, dla tej optymalnej motywacji dla nauczycieli i nauczycielek? To jest duże pytanie i oczywiście najprostsza odpowiedź biegnie do dyrekcji. I na pewno tam jest bardzo duża odpowiedzialność za to, w jaki sposób dyrekcja dba o zespół, w jaki sposób pracuje z zespołem, w jaki sposób też rozpoznaje to, co się dzieje w zespole. Myślę też, że ta, ta odpowiedź może biec do zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo to jest ten zespół, który też jest dla dorosłych w szkole. Myślę, że to też może być odpowiedź o tym, że razem na siebie możemy być uważni jako, jako zespół, który pracuje i biegnie do nas. Osobiście o takim braniu odpowiedzialności za siebie w tej pracy. Jest to praca, która polega na tym, że pracuję sobą przede wszystkim i jakość moja przekłada się na jakość dzieci. I ta świadomość, że to jest o jakości człowieka, że ja pracuję na jakość człowieka swoją jakością, dla mnie jest cały czas takim niesamowitym źródłem motywacji, że jeśli nie zadbam o siebie, to po prostu nie będzie dobrej jakości w młodych ludziach. Ja osobiście jestem w takim teraz momencie, jeśli mogę o osobistym kawałku powiedzieć, w którym miałam trudniejszy czas, właśnie energetycznie, właśnie emocjonalnie, zdrowotnie. I w mojej szkole poprosiłam, żebym mogła przez kilka dni wycofać się z działania, pobyć w kontakcie telefonicznym, zdalnym. Poprosiłam o to, żebym po prostu mogła popracować z domu. Dostałam na to zgodę i dla mnie to było niesamowicie takie ważne jako człowieka. Że to dostałam, że nikt do mnie nie powiedział: Kiedy wrócisz? Tylko usłyszałam: Zadbaj o siebie, potrzebujemy ciebie tutaj w dobrej energii i zrób wszystko, żeby tę energię odzyskać, i jesteśmy, jeśli byś potrzebowała czegoś od nas, żeby, żeby o siebie zadbać. Ja po prostu zaczęłam bardziej kochać moją szkołę po takim doświadczeniu. Więc myślę sobie, że ten wątek o dyrekcji. O tym, jak widzi swoich ludzi i jak z nimi jest, jest tutaj podstawą dla motywacji, dla zaangażowania, dla poczucia sensu, dla też takiego oddania, które no, we mnie ta sytuacja bardzo zbudowała. A co w sytuacji, kiedy nie mamy takiej dyrekcji? Co nauczyciel, nauczycielka może sam w takiej sytuacji, kiedy ta motywacja nie jest najwyższa do pracy, warunki nie są najlepsze do optymalnej motywacji? No, ja myślę sobie o tym, że Jesteśmy osobami, które jeśli widzą takie rzeczy, to ja bym się zastanawiała, jaki mam wpływ, który ode mnie zależy. Czyli szukałabym najwięcej takich obszarów, na które mam wpływ tak zwany bezpośredni. Czyli jeśli wiem, że ja upieka szarlotkę, to ją będę miała. I działałabym w takim obszarze. Czyli zastanowiłabym się, co mogę zrobić dla siebie, żeby o siebie zadbać. I, bo to też jest zobacz trudne, takie szukanie winnego trochę nie w tym. Że, że to, że my będziemy w takiej perspektywie, że nie mamy wsparcia, że nie mam takiej dyrekcji w szkole, jeszcze mogę mieć innych, wiele niezadowolonych obszarów w moim życiu, ale to jest ciągle o takim wzięciu odpowiedzialności, za co ja, Asia, w sytuacji, kiedy tracę energię, nie chce mi się, biorę odpowiedzialność. Czy na przykład siadam i myślę sobie, dobra, dzieje się ze mną coś niedobrego, zastanawiam się, co się dzieje, szukam pomysłów na to, jak mogę. Wdrożyć jakiś plan naprawczy. Mogę wziąć udział w warsztatach o wypaleniu, mogę wziąć udział w warsztatach o dobrostanie. Teraz tego jest dużo. Mogę posłuchać podcastów, mogę posłuchać webinarów, które, które są dostępne. W wielu miejscach, które się zajmują doskonaleniem nauczycieli i są dostępne. Jakby Jak szukamy, to, to jest to dostępne. Mogę skorzystać na przykład właśnie z grup superwizyjnych, które się dzieją przy poradniach, które się dzieją przy ośrodkach doskonalenia nauczycieli, mogę się dołączyć do jakiejś sieci, która działa na poziomie mojego miasta, województwa, Polski, są sieci ogólnopolskie, nauczycielskie. To jest o energii, którą potrzebujemy włożyć w to, żeby poszukać dla siebie, dla siebie wsparcia. I myślę, że to jest możliwe wtedy, kiedy uznamy, po pierwsze, że z nami się coś dzieje, a po drugie uznamy, że jesteśmy ważni w tym i chcemy coś z tym zrobić. I to jest o takiej automotywacji w sumie. Do tego, żeby o siebie dbać i się sobą zajmować w mądry sposób. Robimy mądrą robotę, tak, bo my pracujemy na rzecz nowych ludzi, którzy, którzy przyjdą na świat, przyszli na świat dzięki nam i też są na tym świecie i ta jakość ich będzie o tym, jaki będzie, będzie jakość świata za chwilę, to naprawdę się przykłada na to, jak oni funkcjonują, więc to jest bardzo odpowiedzialne, a jednocześnie bardzo takie motywujące, żeby się w tym wyrobić dobrze. Czyli będąc w połowie listopada najbardziej depresyjnego miesiąca w, w roku kalendarzowym, możemy głośno po prostu powiedzieć zadbaj o, siebie. zadbaj o siebie. Zacznij od siebie. Zdecydowanie. To może być trudne. Myślę, że wielu y, nauczycieli i nauczycielek ma z tym trudno, że to nie jest wcale takie łatwe. i ja ostatnio usłyszałam od mojej fizjoterapeutki, ja ciągle słyszę od moich pacjentów, że nie mają czasu dla samych siebie. Może ta rozmowa dzisiejsza sprowokuje osoby, które nas słuchają, do tego, żeby zatrzymać się, świadomie powiedzieć, nie chce mi się, i zastanowić się, dlaczego tak jest. Czy to rzeczywiście nie trwa już za długo? A może właśnie to jest dobry moment, żeby mi się nie chciało, i, i to jest okej. Okay. I chciałabym, żebyśmy z tym pozytywnym przekazem, bo poczułam na początku, że ta rozmowa jest taka trudna, ciężka, mm -hmm. bo rozmawiamy o, o trudnym temacie motywacji, więc zostańmy z tym. Że to jednak ok, że mi się czasem nie chce, szczególnie jeśli pogoda nie sprzyja. Myślę sobie, że to jest bardzo ok, że czasami mi się nie chce, bo to jest o takim też kawałku mówiącym o potrzebie regeneracji i odpoczynku. I to jest ważna wartość w naszym życiu i może nam dostarczać bardzo dużo, ale też chcę się odnieść do tego, co powiedziałeś o tym braku czasu. Te różne rzeczy, które nas koją, które nas potrafią zregenerować, naprawdę czasami zajmują 10 minut. Wyjście na spacer uważny może zająć 10-15 minut i ja jestem już w innej kondycji. To nie są potrzeby czy rozwiązania na miarę miesiąca wolnego i najlepiej w ciepłych krajach. To są rzeczy dostępne. Ja na przykład bardzo lubię w listopadzie palić świeczki, bo światło świeczek i to, to ognisko, raz, że tak mam wrażenie, że jest cieplej, jaśniej, tak bardziej też to światło jest miękkie, więc jak wracam zawsze do domu, to rozpalam po prostu wszystkie możliwe świece, potem wietrze dom, więc mam rześkie powietrze na sen. I na przykład to jest taki mój rytuał, który no nie zabiera mi ani czasu, ani funduszy jakichś wielkich, a sprawia, że mi jest przyjemniej. Powiedziałaś, o, tak, że to mało czasu, a ja też tak słyszę bardzo często od nauczycieli, byle dotrwać do grudnia, do tej długiej przerwy, która jest dla nauczycieli i nauczycielek. Że jednak e, gdzieś po drodze gubimy to, że ta przerwa to może być właśnie te 15 minut w weekend, czy nawet 15 minut po szkole, że to może być spacer, a nie bieg na przystanek, na autobus i do domu, chociaż czasami ciężko nawet te 15 minut wtedy e, dla siebie, bo często jesteśmy na takich obrotach. Tyle obowiązków, te wszystkie prace, które się piętrzą do sprawdzenia, ciężko o te 15 minut. Ja myślę sobie, ponieważ jestem fanką uważności, że to wszystko jest kwestia tego, gdzie jest moja głowa. Bo myślę sobie o tym, że ja mogę być na tym spacerze w lesie i dalej rozmyślać o tym, jakich mam na przykład trudnych tematów do zrobienia w szkole mnóstwo. Ile mam trudnych spotkań przede mną, ile mam wychowawczych na, na przykład problemów. I teoretycznie jestem w lesie, teoretycznie jest to 15 minut na to, żeby się ukoić, uspokoić, wyregulować, ale przez to, że moja głowa nie jest w tym lesie, tylko ona jest już w tych rozmowach, to moje ciało reaguje tak, jakby było w tych rozmowach. Ja czasami się śmieję na, na warsztatach, że jak biorę prysznic i jestem w takim raz, że intymnym momencie dnia i na pewno samotnym, to tak naprawdę ze mną pod tym prysznicem jest masa ludzi. Bo ja tam jestem najbardziej wtedy elokwentna w ripostach, nie? Jakoś tak dziwnie przychodzi, że to pod tym prysznicem to się dzieje. I praktycznie piękna czynność, ciepło, pachnie mydło. Jest to Przyjemna czynność, ale dla mojego ciała, dla mojego systemu nerwowego to jest dalej moment mobilizacji i moment napięcia, bo ja odtwarzam w głowie te dialogi i szykuję na nie riposty. I ani nie odpoczywam, ani nie załatwiam tych spraw, tak naprawdę. Więc to jest taki, ja się zastanawiam, ile nam czasu idzie w taką próżnię, która do niczego nie prowadzi, a zabiera nas z życia. Więc bardziej bym chyba sobie pomyślał o tym, jak ja mogę być. Moją głową tu, gdzie jest moje ciało i patrzeć, co jest tu do zrobienia teraz. Że teraz siedzimy i rozmawiamy. Nie ma nic więcej. Jest tylko to. Nie ma, pomieszczenie jest małe, nie mamy telefonów, <śm> komputerów, <śm> nic nam nie wrzęczy. Rzeczywiście. To jest chyba też ta uważność, która jest tu kwintesencją w tej rozmowie. Jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie dla siebie i oczywiście dla osób, które nas słuchają. Mam nadzieję, że ktoś nas tam słucha. Ja A mogę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć? Bardzo proszę. Jak, nie wiem, czy masz w telefonie taką funkcję, mi mój telefon raz na tydzień robi taki raport, ile ja czasu spędziłam w telefonie. Masz to też. No. Bardzo tego nie lubię. Bolesne, nie, nie? Staram się nie patrzeć do tego raportu, bo tam są złe informacje. Ale to są straszne informacje. Mhm. Wiesz, bo one mówią o tym, że ja codziennie patrzę na telefon około 3 godzin. Mm -hmm. Jak ja to zobaczyłam, to myślę sobie, no nie. W ciągu tygodnia to jest 21 godzin, czyli w sumie praktycznie jedną całą dobę na tydzień ja patrzę na telefon. Oczywiście tam jest to podzielone muzyka, zdjęcia, outlook, <głos》>, odpowiedzi Facebook i takie różne, ale myślę sobie, nie, to jest 3 godziny mojego życia. Oj. Jak mówię, że nie mam czasu... To pytanie, gdzie mogę to zabrać? Gdzie mam czas? Mhm. U mnie ten raport połączony jest również z czasem ekranowym przed komputerem, bo to jest ten sam system operacyjny i on mi pokazuje taki zbiorczy i te liczby są zatrważające. Mniej pracować przed komputerem, więcej nagrywać rozmów w studiu. Tak, tak. to, jest, to jest mój plan na, na nowy rok, chociaż powiedziałam dzisiaj, że nie znoszę postanowień noworocznych, ale o tym już przy innej okazji. Asiu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że dla państwa to nie wiem, nie chcę powiedzieć, będzie motywująca. Właśnie nie. Chciałabym powiedzieć, że to może jest przyzwolenie na to, czasem nie jest mi okej okay z motywacją, czasem po prostu chcę powiedzieć, mi się nie chce. Ale po w prostu. wolności jest bardzo dużo motywacji. To tym zakończmy. W wolności jest bardzo dużo motywacji. Dziękuję Ci, Asiu ja bardzo. Też dziękuję. Tak mi się nie chce. Tak bardzo. Nie... W sklepie Co znajdziesz publikację Jak motywować uczniów do nauki, która cieszy się uznaniem nauczycieli i nauczycielek. Wejdź na stronę sklep.co.pl i spraw sobie motywujący prezent. Jeszcze więcej przydatnych treści znajdziesz na blogu CO. Między innymi jest tam tekst Kasi Pijanowskiej i Małgorzaty Ostrowskiej Motywacji da się nauczyć. Zapraszamy na stronę coorg.pl. Scenariusz i prowadzenie Kasia Pijanowska. Produkcja Olażaczek Świstak. Wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec. Realizacja Grzegorz Szleczkowski. Studio pod dębem. Podcast Pod dzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego.